Witam serdecznie w tym szczególnie ważnym dniu wszystkich przybyłych na uroczyste otwarcie Spółdzielni Socjalnej Aktywów. Witam serdecznie członków założycieli, Zarząd Górskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Sprawnie Inaczej, w osobach pana Leszka Molickiego, prezesa zarządu, oraz panią Leokadię Grzebieluchę, wiceprezesa zarządu, współtwórców naszego sukcesu, jakim jest Spółdzielnia Socjalna Aktywni. Witam przedstawiciela Stowarzyszenia MM, Aleksandra Majcherskiego. Witam serdecznie zarząd Saint-Gobain Bracy w osobach pana Piotra Mikołajczyka, dyrektora personalnego, pomysłodawcę projektu ze strony Saint-Gobain, panią Agatę Chudy, dyrektor finansową, pana Arkadiusza Sokulskiego, dyrektora przemysłowego, a także witam pana Łukasza Panfila, kierownika zakładu PPL. Od razu dziękujemy za pierwsze zlecenie. Miło mi powitać Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w osobach pana Przemysława Piechockiego, prezesa zarządu, który dzięki swoim zdolnościom mediacji przyczynił się do powstania naszej spółdzielni. Panią Malwinę Pokrywkę oraz panią Angelikę Smorawską, która wniosła ogromny wkład w powstanie spółdzielni. Witam pana Mieczysława Drożdżewskiego, burmistrza miasta Koła. Witam panią Urszulę Polewską. Witam panią Lewicką, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Pana Tadeusza Tomaszewskiego, posła na Sejm. Serdecznie witam panią Martę Wykpisz, kierownika warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Sprawnie Inaczej, dzięki której mamy tak dobrze wykwalifikowanych pracowników. Witam pracowników warsztatu oraz witam uczestników warsztatów, którzy w przyszłości, mamy nadzieję, zasilą szeregi naszej spółdzielni. Witam ze szczególnym uwzględnieniem pana Andrzeja Bilińskiego, kierownika działu BHP i ochrony środowiska. Witam pana Macieja Śliwkę, kierownika zakładu konfekcjonowania, bez których przedsięwzięcie by się nie udało. Witam pozostałych pracowników Saint-Gobain, pana Piotra Przybylskiego, pana Remigiusza Gołdykę, pana Bogumiła Kupsik, pana Marcina Stefanowskiego, panią Joannę Kraśną oraz panią Alinę Janiak, która od samego początku z ogromnym zaangażowaniem wspiera naszą spółdzielnię. Witam pana Dariusza Bejm i witam pracowników Spółdzielni Socjalnej Aktywni. Witam panią Aleksandrę Wysocką, redaktor naczelną Przeglądu Polskiego. Witam media oraz wszystkich zaproszonych gości. Szanowni Państwo, w imieniu spółdzielni bardzo dziękuję za przybycie. Jest to szczególnie ważny dzień, ponieważ jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w regionie konińskim i jedno z pierwszych w całej Europie. Spółdzielnia została stworzona po to, aby zatrudnić uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Kole.
Proszę o brawa. Szanowni Państwo, spółdzielnię uważamy za otwartą. Serdecznie zapraszamy do budynku, gdzie będzie okazja do wysłuchania naszej takiej małej historii, jak powstawała spółdzielnia, oraz będzie okazja do zabrania głosu, jeśli ktoś z Państwa miałby taką ochotę. Serdecznie zapraszamy.